Jest w Warszawie bardzo specyficzne miejsce oznaczone pamiątkową tablicą. Ulica Marszałkowska, samo centrum Warszawy, tablica poświęcona wydarzeniom konspiracyjnym, informująca o tym, że w tym miejscu w czasie Powstania Warszawskiego mieściła się redakcja Akowskiego Biuletynu. Jeden z redaktorów tego biuletynu, który polegał na opracowywaniu informacji z nasłuchów radiowych, był Władysław Bartoszewski. Gdy ta tablica na kilkanaście lat temu została zawieszona na tym budynku, wtedy pierwszy raz na nią zwróciłem uwagę, interesując się tym, co się dzieje. Zastanowiłem się, dlaczego żyjący powstaniec, i to może nie najwybitniejszy, nie najważniejszy, bo przecież nie walczył z bronią w ręku, tylko człowiek z nasłuchu radiowego i redaktor jednego z bardzo wielu pism konspiracyjnych, a później już jawnych, wychodzących w powstaniu, dlaczego tak został uhonorowany. W dodatku to było honorowanie bardzo specyficzne. Pierwotnie tablica wisiała przy samym wejściu do bramy tego budynku. Teraz jest lekko przesunięta w lewo na ścianę. I pod tablicą była półka szklana, gdzie można było zapalić lampki i kłaść kwiaty. W tej redakcji nikt nie zginął. Władysław Bartoszewski, gdy tę tablicę powieszono, żył. Mógł tam przyjść sam i podziwiać samego siebie i swoje osiągnięcia w powstaniu. Pierwsza moja przygoda z tą tablicą była taka, to było w okolicach jakiegoś święta, czy 1 sierpnia, czy 15 sierpnia, w każdym razie w lato gorąco, jakaś starsza pani stała, krzątała się przy tej tablicy, kładła kwiaty i zapaliła lampkę. Ja podszedłem, zapytałem się, co pani robi, kogo pani chce uhonorować. No panie, no przecież tu powstańcy zginęli, to widać. Ja wiem, skąd pani wie? No na tablicy jest, ja nie widzę dokładnie, ale jest tablica, mówili, że to o powstaniu, a teraz rocznica. Jak jej wytłumaczyłem, że ten człowiek żyje, że go można obejrzeć w telewizji i że to nie był człowiek walczący z bronią w ręku, tylko piórem, to zabrała te kwiaty, zabrała tę lampkę i poszła. Ale wielokrotnie później przechodziłem, kwiaty tam były i lampki się paliły. Żywym bohaterem. Władysław Bartoszewski był postacią bardzo specyficzną. On miał kilka faz swojego życiorysu, ale przede wszystkim człowiek bardzo egoistyczny, bardzo próżny. Było przykre, bo przy jego inteligencji niewątpliwej, przy jego zasługach także niewątpliwych, gdyby potrafił się tego wyzbyć, byłby postacią właściwie dla wszystkich jednoznaczną i bohaterską. Natomiast on wykorzystywał swój życiorys, wykorzystywał sytuację do podbudowy własnego ego. Człowiek, który ukończył przed wojną zaledwie 2-letnie liceum handlowe, bez uprawnień maturalnych, jako 17-latek, przedstawiał się później, że jest absolwentem gimnazjum, że ma przedwojenną maturę. Nigdy oczywiście jej nie pokazał. Nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby jakieś jego koleżanki czy koledzy z matury mogli z nim razem usiąść, powspominać dawne czasy, jak to było, jak to zawsze w tego typu sytuacjach ma miejsce. Człowiek o bardzo wielu życiorysach. Natomiast najważniejszym fragmentem jego życiorysu, to przez co został rozsławiony w całym świecie, przy bardzo znacznym swoim własnym udziale, to było jego zesłanie do obozu Auschwitz, koncentracjonslager Auschwitz. Tam wszystkim się kojarzy z masowym ludobójstwem, z milionami ofiar. Natomiast Władysław Bartoszewski, aresztowany w przypadkowej łapance 19 września 1940 roku, po pewnym czasie rzeczywiście zesłany do Auschwitz, trafił prawie natychmiast do miejscowego szpitala. To wtedy jeszcze był prawdziwy szpital, a ten obóz jeszcze miał wtedy zupełnie inny charakter. I aż do wyjścia w kwietniu 1940 roku Władysław Bartoszewski siedział cały czas w szpitalu i jak podawał we wspomnieniach, jak wielokrotnie to podkreślał, nigdy z tego szpitala na teren obozu nie wychodził. Czyli nic z tej jego historii, co znamy, nie jest tak do końca prawdziwe. On był w szpitalu, więc nie był w obozie jako takim. Nie chodził, nie widział. Wypuszczony po raz pierwszy w momencie, gdy miał być otransportowany na dworzec kolejowy w Katowicach, wtedy zobaczył ponownie obóz, ale ten obóz miał wtedy zupełnie inny charakter. I przeciwstawianie Władysława Bartoszewskiego Witoldowi Pileckiemu, bohaterowi Auschwitz, człowiekowi, który tam był ponad 2,5 roku, człowiek, który widział, wiedział, sporządził konkretne raporty, jest działalnością tak naprawdę nieetyczną i nieuprawnioną. Władysław Bartoszewski dostąpił jeszcze jednego zaszczytu, który trudno wytłumaczyć. To nie jest tak, że nikt z obozu nie wychodził. Podobno kilkaset osób zostało zwolnionych. To jest bardzo prawdopodobne. Ludzie trafiali na początku z krótkimi wyrokami kilkumiesięcznymi za różnego rodzaju przestępstwa kryminalne w pojęciu niemieckich, czyli
naruszenie zasad gospodarczych, czy narażenie III Rzeszy na straty gospodarcze, za to też można było trafić do Auschwitz. I po odbyciu tej kary można było wyjść. Ale tu mamy przypadek szczególny, który nam podał sam Władysław Bartoszewski. Chciał to w jakiś specjalny sposób podkreślić. Otóż na dworzec kolejowy w Katowicach z obozu w Auschwitz został odtransportowany przez funkcjonariusza SS. Takich przypadków nie znam i takich przypadków tak naprawdę nie było. Dlaczego? Dlaczego funkcjonariusz niemiecki poświęcił czas, swoje możliwości, żeby odtransportować więźnia, dostarczyć go do pociągu, kupić mu bilet, do tego pociągu go wsadzić, żeby pojechał do Warszawy? Nie wiem. To są te epizody z tego życiorysu, które należałoby bardzo starannie wyjaśnić, dlatego że jest bardzo dużo opinii, szczególnie w internecie, mocno krzywdzących Władysława Bartoszewskiego, przypisujących mu rzeczy, których nie robił, przypisujących cechy jego rodzinie, których nie było, tak jak rzekoma jego siostra, która miała być kochanką czy też żoną jakiegoś gestapowca. To wszystko są mity wyssane z palca, które są propagowane w ramach różnego rodzaju walki politycznej i innej. Władysław Bartoszewski ma prawdziwy życiorys i tym życiorysem powinniśmy się posługiwać. Jego pierwotne nazwisko Bartosiak, pochodzenie ze wsi Żaby pod Sochaczewem. Jego dziadek był lokajem w miejscowym dworze, ojciec przeniósł się do Warszawy, był urzędnikiem. Człowiek, który się wydźwignął, można powiedzieć, że awans społeczny, autentyczny, prawdziwy awans społeczny Władysława Bartoszewskiego. I tu nie o tytuły chodzi. On nie musiał ich mieć, bo rzeczywiście był inteligentny. Ale przypisywanie sobie doktoratu, habilitacji, profesury jest bardzo grubym nadużyciem. Jest bardzo wielu, było, jest i będzie ludzi bez wyższego wykształcenia, bez formalnych zależności, na bardzo wysokim poziomie umysłowym, którym nikt nie zarzucał braku wykształcenia, bo przeważała to ich inteligencja i ich wiedza. Jemu widocznie tego brakowało. I jako protesty w 2006 roku, gdy prezydent Lech Kaczyński chciał odznaczyć orderem Orła Białego Witolda Pileckiego za jego prawdziwe, niezwykłe, naprawdę niezwykłe zasługi na skalę światową, Władysław Bartoszewski ten pomysł oprotestował, argumentując w dodatku bardzo dziwaczny sposób, że zmarłym nie powinno się takich odznaczeń przyznawać. Miałby formalnie rację i można by się było z tym zgodzić, gdyby przedtem nie było takiej praktyki, ale przed Witoldem Pileckim bardzo wiele osób, już dawno nieżyjących, zostało odznaczonych orderami Orła Białego. I tam protestów nie było. Natomiast w tym jednym, jedynym przypadku takie oprotestowanie wyszło na zewnątrz do tak zwanej opinii publicznej. Dlaczego Władysław Bartoszewski protestował? Tego się oczywiście już od niego nie dowiemy. To jest kwestia jego sumienia. Ale było to tak jakby obdzieranie jednego człowieka z dorobku, z zasług i nadmierne przypisywanie ich sobie. Wszystko musimy sprowadzić do normalnych rozmiarów, do prawdy. Albo coś było, albo nie. Miało jakiś wymiar, albo nie. Albo było prawdziwe, albo nie.